Ostatnia sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego, poza sprawami merytorycznymi dotyczącymi spraw ściśle samorządowych, zawierała też odniesienie do samorządności w formie konkursu, którego wyniki podano do wiadomości radnych. Uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu bolesławieckiego wzięli udział w konkursie wiedzy o samorządności z okazji 25-lecia samorządu powiatu bolesławieckiego. Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe Bolesławca. Młodzież szkolna mogła wykazać się wiedzą o szeroko rozumianym samorządzie terytorialnym oraz znajomością powiatu bolesławieckiego i jego gmin. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu z lokalnych zagadnień i składał się z 25 pytań ogólnych z wiedzy o samorządzie oraz z wiedzy o strukturach i symbolach powiatu oraz gmin naszego powiatu. Wzięło w nim udział 317 uczniów ze wszystkich bolesławieckich szkół średnich. W każdej szkole wyłoniono po 3 zwycięzców. W tej rozgrywce wśród wszystkich szkół najlepsi byli 2 uczniowie, którzy zebrali ex aequo po 25 punktów. I są to Piotr Tertel z Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Jakub Oko z Zespołu Szkół Budowlanych. Wielkie brawa, gratulacje. Obaj uczniowie otrzymali więc upominki od starosty bolesławieckiego jako wyraz docenienia ich znajomości spraw związanych z samorządnością lokalną, która dotyczy przecież codziennego życia każdego mieszkańca gminy, powiatu czy województwa.